czy zauważyłaś, że po operacji powiększenia biustu stałaś się bardziej seksualizowana? Ile myślisz, że ty jako Paulina najwięcej wydałaś w miesiącu? To czy miałaś taki okres w swoim życiu, w którym uderzyła ci woda sodowa do głowy? Cześć kochani, witajcie na kanale O Matko i Córko. Dzisiaj po mojej prawicy jest Martyna Pysia. Cześć wszystkim, bardzo mi miło. Cieszę się, że tym razem nagrywamy odcinek do Ciebie. Mam nadzieję, że będzie nam się fajnie nagrywać. Co prawda, to jest odcinek, który troszeczkę mnie stresuje, a co najgorsze, to w ogóle siedzimy u mnie, nagrywamy u mnie, Ty mnie będziesz przepytywać u mnie, masz mój sprzęt, mojego operatora. Po prostu ja Ci daję tutaj wszystko, a Ty mnie będziesz, myślę, że trochę tymi pytaniami tłamsić. Mam nadzieję, że nie bardzo. Nie, no co Ty wiesz? Nie ma tam jakichś hardkorów? Nie wiem, to wszystko. Wiesz, starałam się zadać fajne, ciekawe pytania, troszeczkę Cię wziąć pod włos, bo u nas bardzo fajnie przejęła się ta konwencja pytań bez tabu. Z mamą widziałam. I ten odcinek też, no, był taki, że kilka pytań faktycznie było trochę kontrowersyjnych, trochę bardziej spicy i tutaj też szukałam czegoś ciekawego, ale było to trudne, bo dużo pytań już przerobiłyśmy na mukbangach u Ciebie. Więc musiałam się naprawdę wykazać kreatywnością, ale mogłam też na moich widzów liczyć, bo oni też zadawali kilka pytań w okienku na Instagramie. Oczywiście Was zapraszam, Instagram Matko i Córko, tam też dzieją się fajne rzeczy, często Was aktywizujemy, więc przejdźcie też na tą drugą platformę. No i przy okazji też już podać swojego Insta, jak masz ochotę. To jeśli macie ochotę, to do mnie też możecie wpadać. Ja na Instagramie nazywam się martyna.pysia i w sumie ostatnio tak naprawdę tworzyłyśmy więcej wspólnego kontentu, czy to w jakichś rolkach, czy właśnie w filmach na YouTubie, więc jak chcecie zobaczyć jeszcze więcej Pauliny, no to u mnie w tych ostatnich postach na pewno jej będzie więcej. Dobra, myślę, że już dość tego wstępu. Przejdę do pierwszego pytania. Mam na swoim telefonie aż 10 pytań do Ciebie. 10? 10. O kurde, dobra. I pierwsze jest takie dość chillowe, myślę, że będziemy sobie troszeczkę stopniować. Idą tak stopniowo, od najlżejszych do najcięższych, tak, na koniec. Ale myślę, że wszystkie są ciekawe. Nie wiem, czy się kiedykolwiek na ten temat w mediach wypowiadałaś, ale ja jestem ciekawa, jak zareagowała Twoja mama, gdy zaczęłaś działać w internecie i zaczęły spływać do Ciebie pierwsze przelewy. A miałaś wtedy 14, 15 lat? 13. 13? Tak. I jesteś pierwszy przelew? Tak. No i jaka była reakcja Twojej mamy? Moja mama zawsze mnie pchała w różne rzeczy. Ja wcześniej występowałam właśnie na jakichś występach poza szkołą i tam próbowałam swoich sił śpiewając, bo mama twierdziła, że ja zawsze po prostu mam talent, ale no do śpiewania akurat niestety nie. Ale wiesz, występowałam w jakichś konkursach, zbierałam, można powiedzieć, doświadczenie na scenie i po tych konkursach narodził się mojej mamie pomysł, że w sumie, jeśli ja bym chciała, to może byśmy poszły na casting, żebym została taką modelką dziecięcą dla takich dziecięcych sklepów, typu to było 5, 10, 15, Smyk, jakieś tego typu sklepy. I faktycznie poszłyśmy na ten casting, ja się dostałam i byłam na kilku takich wybiegach, gdzie właśnie miałam outfit stylizowany na po prostu takie dziecko. No, byłam wtedy, miałam około 12, właśnie 13 lat, czy tam nawet 11, to było w bardzo młodym wieku i chodziłam sobie po takich pokazach, nawet mama mi robiła zdjęcia na pamiątki, do których teraz wracam, więc lubiłam być na scenie, lubiłam być w centrum uwagi, kamery mnie nigdy nie krępowały. Później natomiast przestało mnie to cieszyć, więc moja mama nie chciała mnie do tego zmuszać i po prostu powiedziała, że odpuszczamy. I skończyłyśmy ten temat taki bycia modelką ala. No i narodziło się Musical.ly i wtedy moje koleżanki z klasy nagrywały. Ja miałam takie, że co one robią, że śmiałam się trochę z tego, że dla mnie to było niezrozumiałe, że ktoś może wrzucać jakieś filmiki do internetu, jak na przykład tańcza, wtedy były przeróżne dziwne trendy. No i założyłam aplikację Musical.ly, żeby podpatrzeć, co robią moje koleżanki. O proszę. I później się, wiesz, moje filmiki zwiralowały, ja stałam się coraz bardziej popularna na tej aplikacji, aż w końcu zaczęłam zarabiać. Na początku to były też pieniądze z live'ów, później z jakichś współprac i pamiętam, że jak pierwszy przelew dostałam od, nie wiem właśnie, czy z live'a, czy z jakiejś współpracy, ale to nie była jakaś duża kwota, to moja mama się zapytała, co ja robię, w ogóle z czego, czy to na pewno legalne. Ja nawet nie miałam wtedy swojej karty, nie miałam swojego banku, więc podałam wszystko mamom. Ona: a co, jak okradną nas ze wszystkich pieniędzy? Taka w ogóle przerażona, no bo nie rozumiała tego świata, nie rozumiała, jak to działa. Ja też byłam w tym nowa, więc uczyłyśmy się razem, ale zawsze od mamy miałam wielkie wsparcie i myślę, że to też jej zawdzięczam to, gdzie teraz jestem i co robię, bo gdyby nie wspierający rodzic, to nie wiem, czy nadal tak chętnie, wiesz, bym się udzielała, nagrywała i w ogóle tworzyła. Skoro ta sława przyszła do Ciebie w młodym wieku i
dość szybko ją zyskałaś i też dość szybko zaczęłaś być samodzielna finansowo, samowystarczalna, to czy miałaś taki okres w swoim życiu, w którym uderzyła Ci woda sodowa do głowy? Nigdy nie miałam wrażenia, że mam na przykład takie ego, wiesz, poza skalę, że jestem ego top. Tak, że jestem jakaś taka nieznośna, ale na pewno pod kątem takim finansowym można powiedzieć, że odbiłam i palą, bo bardzo dużo wydawałam. Mhm. Więc raczej swoim zachowaniem krzywdy nikomu nie robiłam na zasadzie, że wiesz, czułam się od Ciebie lepsza, bo na przykład miałam więcej followersów. Tak, wydaje mi się, że nigdy nie miałam i nigdy się tak nie zachowywałam. Przynajmniej mam taką, szczerze mówiąc, nadzieję, że nikogo takim zachowaniem nie skrzywdziłam, ale wydaje mi się, że naprawdę nie. Raczej krzywdziłam sama swój portfel, wydając po prostu multum pieniędzy na głupoty. Po prostu, okay, wiesz, zachwysłam się tym, że kiedyś w moim domu nie było za dużo pieniędzy. Raczej było na takie najpotrzebniejsze rzeczy, ale nie na jakieś markowe ubrania, nie na jakieś wakacje za granicą. Więc jak ja dostawałam później te większe przelewy, to miałam takie, że wow, że w końcu mogę sobie na coś pozwolić. I mnóstwo kasy rozwalałam na jakieś ubrania przede wszystkim. I teraz dysponujesz tymi pieniędzmi, uważasz rozsądniej, inaczej niż wtedy? Tak, myślę, że się wyszalałam. Wyszedł ze mnie taki okres, wiesz, takiej, że po prostu, o, mam kasę, to wydam tu, wydam tu. Teraz jak chcę kupić coś droższego, to owszem, zdarza się, ale to jest już taki bardziej rozsądny zakup, mm-hmm, że wiem, że ta rzecz naprawdę mi się podoba, że ją chcę i na przykład dawno sobie nic nie kupowałam. Teraz o wiele bardziej wolę oszczędzać te pieniądze i ja dzielę swoją wypłatę, można powiedzieć, że na trzy. Jeden to są oszczędności takie, które po prostu zbierają się i chomikują na moim koncie. Dwa to są takie oszczędności na teraz, czyli że wiesz, tutaj płacę za, nie wiem, mieszkanie, tutaj kupuję jedzenie, tu wychodzę do restauracji, takie wiesz, moje po prostu codzienne, że tak powiem, potrzeby. A trzy to są oszczędności na wakacje. I zawsze, nieważne jaka kwota jest na tej wypłacie, zawsze ją sobie rozdzielam na równo trzy i na wakacje zbieram. O, teraz o wiele bardziej cieszy mnie podróżowanie, poznawanie świata, kultur, ludzi, ich zwyczajów i to mnie o wiele bardziej cieszy niż powiedzmy torebka za 5000. No dobra, a tak sumując te wszystkie trzy konta, jesteś milionerką? Nie, nie jestem milionerką. A kiedyś wybił Ci milion na koncie? Miałaś taki czas w swoim życiu? Myślę, że można powiedzieć, że byłam ku temu bliska, jakby, bo tak, nigdy nie miałam kwoty milion na koncie, no, że wiesz, że wchodzisz na konto i patrzysz milion. Ale jak wchodziłam sobie w moje finanse, także przez cały rok ile obrót zarobiłam, obrót, no, tak, to tak, ta kwota była bliska, ale jakby nigdy nie osiągnęła, wiesz, że milion jest na koncie, co nie? Bo wiadomo, że no obrót, a przychód tak, i to, tak, ile tak, wydajemy, tak, to jest ogromna różnica. Także gdzieś można powiedzieć, że zarobiłam milion, ale nie na czysto. Okay. I to też nie tak, że miałam czyli milion. Czyli nigdy nie widziałaś miliona na koncie. Tak, tak. U siebie, to tak, nie mówię, że tak, u innych nie, ale tak, u siebie. U siebie nie, ale na przykład pamiętam taką chwilę, która mnie bardzo wzruszyła. Mm-hmm. To na przykład jak w młodym wieku pierwszy raz dobiło mi 100 tysięcy na koncie, także równo, wiesz, 100 koła, to ja zrobiłam screen, ja mówię, nie wierzę. I wiesz, odświeżyłam, no, czy zaraz nie pobierze z jakiegoś Spotify'a 10 zł. Ale dobre, to było dla mnie takie, że wow, że to jest ogrom pieniędzy, że ja tak naprawdę mam wszystko teraz, nie muszę na nic wydawać i mam 100 tysięcy złotych na koncie i ja miałam takie, że kurde, czuję się taka dumna z siebie i bardzo mnie to ucieszyło. Super. A dążysz do tego miliona? Albo może masz jakiś inny cel finansowy, który chciałabyś osiągnąć? Kiedyś tak bardziej na to patrzyłam, że muszę zarobić milion, teraz nie mam takiej presji. Myślę, że też przez to, że dla mnie teraz pieniądze mają zupełnie inną wartość niż kiedyś. Teraz raczej po prostu staram się odkładać na czarną godzinę, na mieszkanie, na wiesz, jakieś takie bardziej życiowe rzeczy i na podróże, ale wiadomo, fajnie jest zarabiać dużo, fajnie jest z rokiem na rok zarabiać coraz więcej, mm-hmm, to mnie cieszy, to motywuje, ale nie mam takiego ciśnienia, że wiesz, że muszę, że przyjmę każdą współpracę, byle ten milion osiągnąć. Super. Dobra, to może już zostawmy te pieniądze. Przejdźmy do kolejnego pytania. A czyli to było jedno pytanie, tak? Znaczy w sumie to rozłożyło się jedno pytanie na kilka, ale dotyczyło, wiesz, cały czas obracaliśmy się w tym temacie pieniędzy ogólnie. I myślę, że fajnie byłoby przejść do kolejnego. Jestem ciekawa, co tam przygotowałaś. Bo ja wam muszę powiedzieć, widzowie, że ja tych pytań tak naprawdę nie znam. Nie wiem, jakie Paulina tam pytania przygotowywała. Do mnie, do Mukbanga wybierałyśmy wspólnie tematy, no bo tutaj obie się rozwodziłyśmy ale na Mukbangu. Ale miałam też kilka niespodzianek. Tak, ale miała też Paulina kilka niespodzianek, a tutaj raczej chciała mi właśnie zostawić takie niespodzianki. Tak, i mam tutaj bardzo dużo niespodzianek.
A jedna z nich jest taka, w ogóle zupełnie inna bajka, ale oczywiście wciąż dotyczy Ciebie. Okej. Okay. Czy zauważyłaś, że po operacji, powiększenia biustu, stałaś się bardziej seksualizowana? Nigdy tak tego nie odczułam, mam wrażenie, bo ja nigdy nie eksponowałam swojego biustu tak nad wyraz, że wiesz, że zrobiłam operację, to nagle noszę o wiele większy dekolt, albo po prostu go bardziej podkreślam, czy coś w tym stylu. Ta operacja była dla mnie, a nie dla ludzi, więc nie potrzebowałam się nią tak chwalić. Wiadomo, jak pokazałam efekt przed, po, jakby w takim staniku a la sportowym, no to dużo osób to skomentowało, ale nie czułam, że mnie seksualizuje. Raczej to były miłe komentarze i bardziej dotyczyły tego, że na przykład o, bardzo ładny, naturalny efekt, albo bardzo ci pasują, albo o, super, że nie są takie sztuczne, wielkie balony, wiesz. Że to były raczej takie pozytywne, miłe komentarze niż takie bardziej seksualizowane. Tak mi się przynajmniej wydaje. Też ja mam, wydaje mi się, że to taki dosyć family friendly content, więc u mnie takie treści, które mogłyby, powiedzmy tak, pobudzać, się nie pojawiają. Rozumiesz? Okej, okay, ale nawet wiesz, jak jesteś w stroju kąpielowym, nie masz wiadomości od facetów, którzy mówią, o Boże, nie wiem, spędziło z Tobą noc, albo pysia, ale jesteś sexy, albo coś w tym stylu? Zdarzają mi się... Albo jakieś niespodzianki w postaci zdjęć w DM-ach? Zdarzają mi się takie komentarze właśnie, jak jestem na wakacjach, zazwyczaj, albo po prostu w lato, gdy chodzę w topach, które, wiesz, więcej odsłaniają. Ale to są sporadyczne komentarze. Okej, czyli raczej profil nie dociera do takich odbiorców. Tak, raczej jak dostaję komentarze, to często są to od dziewczyn, że ale masz super figurę, ale w ogóle twoje piersi super wyglądają. I to są raczej takie miłe komentarze, które nie mają na celu, wiesz, tak, takiej, nie mają seksualności, o. Okej, super, czyli wszystko ze smakiem. Tak, tak, no bo wiadomo, zdarzają się jakieś takie komentarze, ale one są naprawdę bardzo, bardzo sporadycznie. I ja też często, jak ktoś tak aż za bardzo mnie, można powiedzieć, seksualizuje, że wiesz, powiedzmy, jestem na wakacjach i przez tydzień dodaję jakieś story, gdzie jestem w stroju kąpielowym, w czymś bardziej odkryję i codziennie ktoś po prostu pisze jakieś takie niesmaczne rzeczy, to ja po prostu blokuję, bo nie chcę się tego też czytać. Okej. Okay. Właśnie to jest chyba taka różnica między nami trochę, bo nie wiem skąd ona się wzięła, chyba przez to, że właśnie często, w zasadzie to prawie cały czas pokazuje się gdzieś z mamą i od początku właśnie tworzę z mamą i ja to prawda piersi nie zrobiłam, ale też powiedzmy, że mam czymś pochwalić. I nawet jeżeli właśnie jestem na wakacjach, to ludzie mówią trochę skromności i właśnie najczęściej jakby moją sylwetkę komentują kobiety w wieku 30, 40, 50 lat, które właśnie krytycznie patrzą na to, w jaki sposób się ubieram. I właśnie... Może patrzą na Ciebie tak jak na swoją córkę, że wiesz, może tak, że oglądają Cię już x lat, pamiętają Cię jako taką małą dziewczynkę, Paulinkę, która robiła room tour, który dzisiaj zresztą oglądałyśmy i to, no byłaś dzieciaczkiem, to było 9 lat temu. I może nadal gdzieś tam mają taki Twój obraz w głowie i patrzą nadal na Ciebie nie jak na dorosłą już kobietę, która ma po prostu już normalne kształty, tylko nadal na tą dziewczynkę, która, wiesz, im tak utkwiła w pamięci. Może stąd to się bierze. Młode dziewczyny, które są u nas na Instagramie czy tam u mnie na profilu, no to właśnie mówią zawsze super, Paulina, masz super figurę, nie przejmuj się tam z moimi komentarzami i tak dalej, w ogóle dzięki, laseczki za wsparcie. A właśnie nie chcę teraz wrzucać wszystkich starszych kobiet do jednego wora, ale właśnie jest tak, że jednak trochę tłamszą, co nie? Że tak nie wiem, nie chcą, żebym się tak rozbierała i tak dalej. Chociaż właśnie uważam, że mój styl wcale nie jest wulgarny. Nie wiem, czy zauważyłaś, że się wulgarnie ubierałam? Nie, wydaje mi się, że wszystkie Twoje zdjęcia, czy jakieś rolki, nawet te z Zanzibaru, bo to w sumie taki najbardziej aktualny u Ciebie temat, to wszystko było robione ze smakiem i nie ma tam nic takiego wulgarnego. Bo jak sobie porównasz dziewczyny inne z Instagrama, które wyjeżdżają na wakacje, to ich zdjęcia często są takie, którym, no są takie seksualne, a u Ciebie wydaje mi się, że jest wszystko tak naprawdę ze smakiem. Coś, Ty dodajesz zdjęcie, które ja bym sama dodała, o, jakbym była na wakacjach. I mi się wydaje, że tutaj akurat jesteśmy podobne kontentowo. No właśnie mi też, dlatego właśnie chciałam poruszyć, że jest ta różnica, to zależy właśnie, gdzie dociera Twój profil, nie? No mnie też, tak naprawdę jak ja byłam młodsza, to mnie oglądały młodsze osoby i ja często się spotykam z komentarzami, że ktoś ze mną dorosną, o Jezu, ja wiesz. Też, super. I ja nie mam starszych pani, można powiedzieć, mnie raczej nie obserwują kobiety, które mają po około 30 lat, tylko raczej nastolatkowie, wiesz, tam w przedziale od takich młodszych do raczej powiedzmy 25 roku maksymalnie, tak mi się wydaje, że to jest taki mój przedział, w którym ja działam.
A u Ciebie ze względu na content i też właśnie może na mamę, bo wiesz, Twoja mama też przyciągła trochę inną widownię, no to może dlatego to jest takie wymieszane i dlatego Ty się spotykasz z takimi komentarzami. Może tak być. A jak myślisz, jak jesteś odbierana w internecie jako miła, nie wiem, dziecinna, przez to, że właśnie tworzyłaś jako dziecko, czy spotykasz się z takimi komentarzami? Czy ktoś na przykład mówi, że jesteś wredna, albo z kolejnej strony, że jesteś, nie wiem, super aktywna, jakaś mobilizująca, nie wiem, po prostu... Różnie. Jak ja, myślisz, że jesteś odbierana? Ja różne komentarze przeczytałam na swój temat. Na moim profilu zazwyczaj słyszę, że jestem miła i sympatyczna i taka, powiedzmy, naturalna, otwarta do ludzi. Ja też często poruszam na moim Instagramie Q&A bez tabu, gdzie zanim zaczęłam nagrywać na YouTubie, to tam odpowiadam na takie pytania tabu i mówiłam o wszystkim wprost, jak to u mnie wygląda. I raczej do wszystkiego podchodzę z taką naturalnością, więc myślę, że na moim profilu jestem odbierana właśnie jako taka sympatyczna. Też jak schudłam i pokazywałam, jak schudłam tą całą moją przygodę, że się da, i tą różnicę, jak kiedyś wyglądałam, a jak teraz, to wydaje mi się, że dużo osób widziało we mnie motywację i faktycznie wtedy, w takim okresie najbardziej gorącym po tej zmianie, to multum komentarzy dotyczyło, jak schudłaś, jak to zrobiłaś i dotyczyło, no, głównie sylwetki i wagi. A na różnych profilach to też zależy gdzie. No bo na przykład u Zuzi, to my mamy gdzieś tam podobną widownię. Przez to, że już tyle lat się przyjaźnimy, to nasi widzowie też się gdzieś tam wymieszali, więc tam też raczej pozytywnie. Ale czasem na przykład słyszę od innych influencerów, że o, myślałam, że jesteś wredna, bo ja mam często bardzo specyficzną mimikę, że ja na przykład nie widzę z daleka kogoś i ja po prostu nieraz patrzę na kogoś tak albo tak, bo po prostu nie wiem, czy to jest ta osoba. I nieraz też kogoś nie zauważam, jak ktoś do mnie macha. Właśnie miałam kiedyś taką sytuację na Sun Festiwalu, że machał do mnie stuknięty Mika, czy tam, no jakby witał się, machał, a ja go nie zauważyłam. I później ja do niego podeszłam, bo go zauważyłam po, nie wiem, chyba godzinie i mówię, o hej, a on, przecież ja się z tobą witałem, machałem ci, to mi nawet nie odmachałaś. A ja nie zauważyłam cię, przepraszam. I no, wydaje mi się, że czasem mógłby ktoś pomyśleć, że jestem wredna, ale totalnie tak bym nie chciała być odbierana, bo wydaje mi się, że jestem naprawdę taka wrażliwa i sympatyczna, chociaż głupio mi to mówić o sobie, ale nie chciałabym być odbierana jako wredna, ale rozumiem, że ktoś by mógł tak na przykład pomyśleć przez moją mimikę twarzy, bo często robię różne dziwne miny, nawet ty mnie dzisiaj zapytałaś, czy mam jakiś zły dzień, a ja po prostu, wiesz, miałam taką mimikę. No, i tak to wygląda. A ty jak na przykład mnie odbierasz? Nie, jako miłą, właśnie wrażliwą, ciepłą. A jak mnie tak za bardzo nie poznałaś, tylko że w internecie, wiesz, przeglądałaś zdjęcia, story, na pewno nie myślałam, że jesteś wredna. Nie, nigdy mi właśnie coś takiego nie przyszło jakby do głowy, a zdziwiło mnie to i dlatego właśnie pytam o to, czy uważasz, że jesteś odbierana jako wredna. Też nie chciałam, żeby to wybrzmiało tak bardzo dosadnie, no bo nie uważam, że tak jest i wiesz, nie chciałam tego podkreślać. Ale właśnie jak zadałam, dałam to okienko do zadawania pytań, to były takie głosy, że co myślisz o tym, że jesteś odbrana jako wredna? I chciałam jakoś łagodnie, wiem, do tego pytania podejść, ale właśnie też mnie to trochę zdziwiło, bo no nie wiem skąd to się mogło może wziąć. Może też wiesz... Stare czasy na przestrzeni, że no tak jak wspomniałam, ja zaczęłam w dość młodym wieku działać w internecie, więc wtedy moje podejście do życia, do ludzi, do relacji było zupełnie inne i inaczej postrzegałam różne rzeczy, inaczej też byłam, inaczej, o może tak powiem, nie byłam aż tak dojrzała emocjonalnie jak jest teraz i pewnie to, co robiłam kiedyś, teraz bym zrobiła zupełnie inaczej i to, co robiłam kiedyś, mogło być odbierane jako wredne, ale myślę, że minęło sporo czasu, człowiek cały czas się zmienia, uczy, że teraz nie powiedziałabym o sobie, że jestem wredna. Okej, to teraz trochę odwróciłem piłeczkę. Masz może jakieś pytanie do mnie? Czy mam pytanie do Ciebie? Okej, co? To jest właśnie pytanie, o którym ja dzisiaj myślałam. Okej. I jestem mega ciekawa Twojej odpowiedzi i myślę, że widzowie też mogą być. Co w momencie, kiedy Twoja mama powie, że już nie chce nagrywać i przejdzie na tak zwaną emeryturę youtuberską, że wiesz, że powie, że no Paulina, ja już nie chcę, mam przesyt, robimy to dużo lat i wiesz, i ja chcę teraz się skupić na jakichś innych rzeczach, już nie chcę jakby nagrywać na YouTubie. No wiesz, wtedy na pewno będę działała sama. I przy nazwie zostaniesz? To jest jakby druga część mojego pytania. A, czy zostanę przy nazwie? To jest trudne pytanie. Może gdybym miała dzieci... To ty byś była teraz matką. Tak, i wtedy jakby to po prostu naturalnie bym przejęła jakby ten kanał, ale gdybym tych dzieci na razie nie miała,
to chyba ten kanał po prostu bym zostawiła jak jest i nagrywała sama, no bo to już nie byłoby sensu działać pod nazwą O Matko i Córko. Może bym podkreślała wszędzie, że jestem znana z tego formatu, mm-hmm. no bo tak było tak byłoby łatwiej gdzieś tam się dalej promować i tak dalej, no bo jednak, co by nie patrzeć, dużo osiągnęłyśmy pod tym nickiem, pseudonimem, zwał jak zwał. No, ale myślę, że dalej bym działała. A twój content by się zmienił? No bo twoja mama, tak jak dzisiaj nawet mm-hmm. rozmawiałyśmy, jak nagrywacie vlogi, to się mieszacie, że wiesz, ty tutaj vlog z Warszawy, mama vlog z domu, wiesz, ty miałaś na przykład urodziny, twoja mama pojechała gdzieś z twoim tatą nad morze i spędzili walentynki i te filmy się u was trochę mieszają, że nieraz jest tylko mama i tata, a nieraz jesteś tylko ty, na przykład vlogi z Zanzibaru. No. To jakby nie było zupełnie mamy, to myślę, że twój content bardzo by się zmienił? Że nadal byś została mhm. też przy takiej częstotliwości filmów? Na pewno nie przy takiej częstotliwości filmów, bo ciężej byłoby mi to wszystko ogarnąć. I w ogóle to chyba też właśnie łatwiej się działa we dwójkę, bo nie wiem, jakby wystarczą 4 pytania i już masz odcinek. No bo tu ktoś coś powie, tam ktoś coś dopowie, tu się coś zadzieje, tu się coś wydarzy i wiesz, jakby to nie jest właśnie na barkach tej jednej osoby. Na przykład taki vlog, ja mogę zrobić 5 scen, no mama zrobi 5 scen i mamy vloga 20 kilka minut, a tak naprawdę dużo się w nim dzieje, bo jest moja perspektywa, jej perspektywa, mój dzień, jej dzień i to jest takie dynamiczne. A żeby stworzyć samemu właśnie taki dynamiczny vlog, nie wiem, może byłoby mi ciężej, ale musiałabym się na pewno bardzo zaktywizować, właśnie jeździć, próbować. No to byłaby na pewno dla mnie zagadka i też jakiś, może nie, że problem do rozwiązania, ale... Nowa sytuacja, z której musisz znaleźć jakieś takie dobre wyjście. Tak, zdecydowanie, ale no to wszystko zależy od położenia, w którym mam była, czy by były dzieci, czy by ich nie było. Mam nadzieję, że podobało Ci się moje pytanie, bo szczerze mówiąc, mnie jakoś zaciekawiło, tak dzisiaj sobie tak o tym pomyślałam. Tak po prostu, no? Co by było, gdyby nie było mamy, znaczy no nie było mamy, to gdyby nie było już i na YouTubie. Tak. No. Ale mam nadzieję, że tak nie będzie. Ja też mam nadzieję, że będziecie nagrywać jak najdłużej, tylko tak wiesz, co by było, gdyby. Tak, oczywiście. Teraz troszeczkę związkowe. I to też zadali widzowie. Nie wiem dlaczego. Akurat takie pytanie, takie padło. Kochana, jesteś w związku już od kilku lat. I czy uważasz, że masz tendencję do kontrolowania partnera? Zależy, co mówimy przez kontrolowanie. Nie wiem, to zadali widzowie. O, możesz się rozwinąć jak chcesz, popłyń sobie. Bo ja na przykład jestem taka, że ja w związku raczej robię tak, jak ja bym chciała być traktowana. Mhm. Że nie zabronię Ci niczego, ale powiem Ci, jak coś mi się nie podoba, a co Ty z tym faktem zrobisz, to już jest Twoja decyzja, co nie? Ale fajnie, że jakby ta druga strona zna Twoje zdanie, co nie? I na przykład jak Patryk ma ochotę wyjść z kolegami, to mu nie mówię, masz zostać ze mną w domu, bo ja nie chcę siedzieć sama, tylko mówię, spoko, wyjdź sobie. I jakby tutaj nie mamy żadnych ograniczeń. Jak któryś z nas chce iść na babski wypad na przykład na miasto, czy na jakąś imprezę osobno, czy coś w tym stylu, to też nie mamy problemu, no bo mamy do siebie zaufanie. Do klubów za bardzo nie chodzę, więc Patryk zresztą też, więc tutaj nie ma takiego pola, ale jak kiedyś wyszłam z Zuzią do klubu i stwierdziłyśmy, że idziemy po prostu razem, to też Patryk nie miał żadnego problemu, więc wydaje mi się, że nie jestem jakaś taka kontrolująca. Jak są jakieś sytuacje, które mi się nie podobają, to po prostu mówię, że no mi się to średnio podoba, ale zrób tak, jak Ty czujesz, bo koniec końców to musi być Twoja decyzja, a nie moja. I ja też oczekuję tego samego, czyli że wiesz, możemy się z czymś nie zgadzać, Patrykowi może się coś nie podobać, ale nie chcę, żeby mi nic zabraniał i nie chcę, żeby mnie właśnie tak kontrolował, bo ja też tego nie chcę. A jak na przykład właśnie Patryk chce sobie coś kupić, co Tobie się nie podoba, to jak reagujesz? To też zależy na przykład od ceny, co nie? No bo jeśli to ma być gra za powiedzmy 200 zł, to spoko, kup sobie, ale jak wiesz, miałby wydać na przykład 10 tysięcy na to, żeby sobie kupić na przykład, no nie wiem, jakieś łóżko wodne powiedzmy, to bym mu powiedziała, że to jest raczej nierozsądny zakup, ale że no twoja Dajmy sprawa. To jego decyzja. Tak, jego sprawa i też zależy, czy by decydował, że zapłaci za to ze swoich funduszy, tylko swoich, bo wtedy to w ogóle kup sobie to łóżko wodne, tylko moim zdaniem jest to nierozsądne, ale koniec końców to są jego pieniądze. Ale jakby zadecydował, że na przykład ze wspólnych, no to bym miała takie, że kurde, ja bym nie chciała, żeby nasze wspólne pieniądze były przeznaczone na łóżko wodne. I chciałabym, żeby mi podał jakieś argumenty, czemu to łóżko wodne na przykład, to jest głupi przykład, ale to po prostu przyszło do głowy. Podoba mi się to łóżko wodne. To mi jak coś musi być na rzecz. Kolejne podanie do Pasilysia. Czy Patryk planował kupić łóżko wodne? Albo czy Ty marzysz o łóżku wodnym? Nie.
Nikt z nas nie marzy, nikt z nas nie planował łóżka wodnego, więc to wszystko zależy od sytuacji. No bo właśnie tak jak mówię, że ze wspólnych pieniędzy, to bym powiedział, że no ja raczej bym nie chciała, żebyś ze wspólnych pieniędzy kupował łóżko wodne i chciałabym poznać jego argumenty, czemu to by miałby być dobry zakup. No i tak raczej działamy w życiu, w naszej relacji i też w każdej innej relacji z przyjaciółkami moimi. Nawet jak Zuzia się mnie o coś pyta, czy uważam, że to jest dobra decyzja, to jej mówię, że uważam, że lepiej, żebyś tego nie robiła. I podaję jej przykłady, dlaczego uważam, że to jest zły pomysł. I ona sobie je przemyśla i wraca do mnie z tym, że albo masz rację, albo zaryzykuję, spróbuję, albo ja uważam, że jest to dobre. No i tyle, jakby wiesz, o co chodzi. Okay. Chciałam teraz zadać kolejne pytanie, dobrze, ale znowu się to objęło te finanse i nie wiem, czy w to brnąć, czy w ogóle odchodzimy. No nie wiem, na przykład ja jestem bardzo ciekawa, bo żyjesz w Warszawie. Tak. I jestem bardzo ciekawa, ile wydajesz na miesiąc? Jak wygląda twoje życie? Myślę, że mogę ci powiedzieć, jakie mam koszty stałe. No. Więc koszty stałe u mnie miesięcznie wyglądają w przedziale około, nie chcę skłamać, więc policzę na szybko, 6,5 tysiąca miesięcznie wydaję stale. Okej. Okay. I to jest taka stała kwota, którą wydaję co miesiąc, ale to jest kwota za mieszkanie, internet, telefon i tego typu rzeczy jakby takie życiowe, co nie? Więc to jest jakby tylko za mieszkanie, internet, telefon, co nie? A dalsza część, czyli zakupy jakieś, jakieś moje potrzeby, to już jest bardzo różnie, bo nieraz w miesiącu mam tak, że stwierdzę, że chcę odświeżyć szafę, więc idę sobie na zakupy i robię sobie po prostu, wiesz, zakupy za powiedzmy 500 do nawet 1000 zł czasem, ale to nie jest też tak, że ja kupuję te rzeczy i walają mi się ubrania w szafie, tylko jak stwierdzę, że chcę wydać 1000 zł na zakupy, to sprzedaję te, w których już nie chodzę na Vinted. To co ci mówiłam, że u mnie jakby nic długo w szafie nie siedzi, bo jak przestaję w czymś chodzić, to chcę to sprzedać i kupić sobie coś nowego. I to też mnie nauczyło bardziej szanować pieniądze, bo kiedyś po prostu miałam wysyp ubrań, one mi się wysypywały w szafie, i nic z nimi nie robiłam, po prostu miałam takie, że no dobra, kiedyś to na pewno jeszcze ubiorę i tak zalegało w tej szafie i zalegało, a teraz na przykład zanim sobie coś kupię, to chcę coś sprzedać, wiesz o co chodzi. I tak to wygląda, więc ta kwota się waha, no zawsze jest to stałe 6,5 tysiąca, ale no nieraz wiesz, jest to powiedzmy 8 tysięcy, no bo jedzenie trzeba kupić, coś kupimy do domu typu wiesz, nawet jakieś rzeczy do prania, jakieś kapsułki, to też są no, koszta, co tak, nie? Tak, więc oczywiście. Nie kupujesz tego praktycznie co miesiąc, ale no za jakiś czas ci się to kończy, tak? Więc różnie, nieraz wiesz, idę w ciągu jakiegoś miesiąca do fryzjera, więc ta kwota jest większa, nieraz mam ochotę iść z Patrykiem na masaż, albo częściej jemy w restauracji, więc to też jest większe, więc nie mam takiej kwoty, która to jest przeważnie oprócz tych kosztów stałych, czyli tego 6,5. Masz jakieś pytanie do mnie? Lecimy trochę freestyle. Lecimy właśnie freestyle, bo się nie spodziewałam i nie miałam okazji przygotować dla Pauliny pytań, więc chciałabym, żebyś tak powiedziała, ile myślisz, że ty jako Paulina najwięcej wydałaś w miesiącu? O, ja jako ja tylko ja. I to wiesz, możesz liczyć na przykład jako zakup, powiedzmy, nie wiem, jakbyś kupiła samochód, to możesz to liczyć jako zakup samochodu. Tak, tak, rozumiem. No myślę, że na pewno był to miesiąc, o nie, ja wiem, który to był. Jak się przeraziła. To był luty. Tego roku, czy? A wakacje? Wakacje, to rabka i urodziny. O, a chcesz dodać, jaka to była mniej więcej kwota? Tak, no mogę powiedzieć, to było około 30 tysięcy. No to był... Drogo. Tak. Drogi miesiąc. Drogi miesiąc. To był bardzo drogi miesiąc, ale to był miesiąc, w którym spodziewałam się, że tyle wydam. No bo ja sobie już od kilku lat robię tak, że luty to jest mój miesiąc spełnienia marzeń. Bo po prostu mam urodziny, tak? Tak. I próbuję się często zmobilizować do rzeczy, które bardzo chciałam robić, a z jakichś powodów tego nie robiłam. I na przykład kupiłam sobie właśnie pierwszą drogą torebkę, markową torebkę. Poleciliśmy na pierwsze wspólne wakacje, takie świadome powiedzmy, bo byliśmy już w Irlandii u moich wujków, byliśmy na obozach młodzieżowych, ale to wciąż jakby... Inny klimat. Tak, zupełnie inny klimat i nie byliśmy też, wiesz, tylko sami jako para. Zawsze ktoś gdzieś z kimś blisko, nie za daleko, więc to naprawdę było zupełnie coś innego, a teraz faktycznie wybraliśmy się na wakacje. Super. I wiedzieliśmy, że to będzie duży koszt, ale no właśnie liczyłam się z tym i myślę, że to było dość odpowiedzialne,
z mojej strony, w sensie te zakupy były bardzo przemyślane. Że nie wydajesz 30 tysięcy co miesiąc, tylko tak. Raz na rok, można powiedzieć, taka duża kwota się tak, zbiera. Odłożyłam sobie... I se dałam. Tak, no miałam taką możliwość. Są osoby, które, wiem, bo rozmawiałam z różnymi ludźmi na tych wakacjach, że są osoby, które latają, wiesz, co po prostu kilka miesięcy na takie drogie wakacje i tak dalej, i też super. Ja chyba nie chcę aż tyle wydawać na same podróże, bo jest właśnie jeszcze dużo rzeczy, które gdzieś tam planuję, nie wiem, chociażby remont i tak dalej, więc nie mogę się ze wszystkich oszczędności od razu wysypać, ale faktycznie jakby to była taka kwota przeznaczona na te rzeczy, która od jakiegoś czasu sobie na tym koncie leżała i wiedziałam, że to będzie wydane. Okej. Okay. Więc to też nie było taki, wiesz, turbo spontaniczny zakup, kupić stwierdziłam, a dzisiaj sobie wstałam, prawo, to wydam sobie 30 koła. Dobra. No to jestem usatysfakcjonowana z twojej odpowiedzi. Okej, okay, a ja jeszcze wrócę do walki, bo kilka lat temu walczyłaś we Freak Fightach. Mhm. I masz taki content family friendly i w ogóle czy nie bałaś się tej walki podjąć, że to trochę zniszczy twój wizerunek, tym bardziej, że no, nie wiem co sądzisz o tej federacji, ale wokół niej jest bardzo dużo kontrowersji. Ja pamiętam, że ja rozmawiałam wtedy z dwoma federacjami i koniec końców wybrałam tą, w której koniec końców walczyłam, ale do samego końca się tak naprawdę wahałam, tylko tam koniec końców były lepsze warunki. I do mnie... Czyli lepsza kasa. Też, ale też ogólnie warunki. Mówiłaś kiedyś, ile zarobiłaś? Nie, z walki nie, ale ogólnie też lepsze warunki i do mnie nie zadzwoniła federacja, tylko można powiedzieć wtedy menadżerka Pauliny. Ktoś po prostu ze Spotlighta z propozycją takiej walki. Okay. I mi to zostało przedstawione całkowicie inaczej niż koniec końców wyszło i później na rozmach z federacją też były zupełnie inne założenia przed całą promocją. To znaczy? No, nie pamiętam teraz szczegółów, okay, ale po prostu miało to wyglądać inaczej niż wyglądało i później tak naprawdę dowiadywałam się jakichś takich rzeczy i miałam takie, że no kurde, że nie fajnie, dlatego już później nie walczyłam. I zresztą no Paulina też zmieniła później federację i tak dalej i myślę, że obie, gdybyśmy miały drugi raz podjąć tą decyzję, to wybrałybyśmy inną federację. I czy to nie wpłynęło na mój wizerunek? Myślę, że trochę, ale nie jakoś drastycznie. Nie spadły mi przez to współpracę, jakieś finanse, nie odwrócili się ode mnie ludzie, tylko raczej, wiesz, była jakaś rysa, ale szybko została ona zatuszowana też przez to, że my z Pauliną nie byłyśmy patologiczne na tych konferencjach, nie wyzywałyśmy się, nie rzucałyśmy się pomidorami, wiesz o co chodzi, tylko raczej starałyśmy się to zrobić z jak największym szacunkiem do siebie, bo my nigdy nic do siebie nie miałyśmy i raczej ostatnio Paulina wystąpiła u mnie w mukbangu, więc my mamy raczej taki neutralny kontakt, że ja bym powiedziała, że lubię Paulinę i myślę, że ona też powiedziałaby, że mnie lubi, ale jesteśmy tak neutralnie do siebie nastawione. O. Okej. Czyli uważasz, że sama ta walka właśnie nie wpłynęła negatywnie na twój wizerunek i nie musiałaś potem tego jakoś odbudowywać? Nie jakoś, wydaje mi się, że nie jakoś drastycznie, że troszkę na pewno, ale to nie tak, że wiesz, że się martwiłam, że o kurde, że no nie, jest tragedia, jest lipa. Tylko tak, że no, trochę słabo. Na przykład pamiętam, że uderzyły mnie te komentarze, że ludzie pisali, jak my możemy być main eventem, no, gdzie my nie planowałyśmy być main eventem. Żadna z nas o tym nawet nie rozmawiała, tylko federacja stwierdziła, że to będzie fajny pomysł, dając nas trochę na lincz, bo wiedzieli, jaką to reakcję wywoła u ludzi. I my tak naprawdę przed ogłoszeniem dowiedziałyśmy się, że jesteśmy main eventem i no tak wiesz, zostałyśmy postawione przed decyzją już, która została podjęta, a nam się oberwało, co nie, że jakby co to gówno, coś tam wiesz i ten wysyp komentarzy spadł na nas głównie, no ale to właśnie były takie rzeczy, które wychodziły wiesz, już na tej drodze. A masz jakąś osobę, z którą chciałabyś jeszcze zawalczyć? Teraz nie mam, teraz w ogóle no mam inny content, w sensie wtedy robiłam inne rzeczy, teraz robię inne rzeczy i teraz chcę się skupić przede wszystkim na YouTubie, na podróżach, na może jakimś podcaście, który gdzieś jest tutaj w chmurach właśnie z Pauliną i wiesz, jakby na takiej sferze internetowej niż na Freak Fightach. Niektórzy też idą do Freak Fightów zarobić, ja nie czuję takiej potrzeby, że brakuje mi pieniędzy i wiesz, i muszę się podjąć walki teraz wiesz, po prostu z byle kim, byle gdzie, byle żeby zarobić. Teraz czuję się stabilnie finansowo i tak, że mogę sobie decydować o tym, a nie, że wiesz, sytuacja mnie zmusza, że po prostu muszę iść się z kimś bić.
I też nie mam nawet takiej osoby, jak sobie wiesz, myślę, to nie mam takiej osoby, która by mnie na przykład wkurzyła w internecie, a też znowu bić się z kimś, z kim masz takie neutralne, ale raczej lubisz lubisz tą osobę, no to też tak. Wracając do tematu związku, czy okłamałaś kiedyś swojego partnera, bo bałaś się jego reakcji? Wydaje mi się, że... I to też było pytanie od widza. Wydaje mi się, że mogła się zdarzyć taka sytuacja, ale to nie było nic poważnego, tylko jakieś takie drobne kłamstwo, które i tak później powiedziałam. Bo ten strach to po prostu był w mojej głowie, że bałam się, jak ktoś zareaguje, też na przykład przez inne relacje, gdzie tam jak coś mówiłam, to było to strasznie źle odbierane i ta reakcja była taka, no nieprzyjemna, więc bałam się, że tutaj będzie powtórka i dlatego wolałam skłamać, ale później właśnie też po rozmowach z psychologiem na terapii uświadomiłam sobie, że każda relacja to jest inna relacja i do każdego trzeba podchodzić z czystą kartą, więc nie mogę swoich traum w innej relacji przekładać na nową relację. I zdarzyło się, myślę, że z dwa, może trzy razy, ale to na samym początku i to były takie drobne rzeczy, które później i tak powiedziałam. Więc to nie było tak, że wiesz, że ktoś jest okłamany do dnia dzisiejszego. Dobra, pytanie ostatnie. Myślę sobie, że nie jest kontrowersyjne, ale jest bardzo osobiste i nie wiem, czy chciałabyś się tak uzewnętrznić i jakby... Straszny wstęp! Naprawdę, jeżeli powiesz mi, że to jest too much i nie chcesz o tym gadać, albo powiesz mi z chęcią poza kamerami, to oczywiście przyjmę na klatę. Natomiast przechodząc do tego pytania, czy jesteś osobą wierzącą? Jestem osobą wierzącą, ale na takiej zasadzie, że religia nie decyduje o moim życiu, tak jak jest na przykład w takim przypadku hardkorowym, tutaj na przykład Nike, wiesz o co chodzi? No. Że mam wrażenie, że u niej ta religia trochę przejęła kontrolę nad jej życiem. Tak mi się przynajmniej wydaje, po tym co widzę w treściach. Ja na przykład mam tak, że nie wiem, pójdę od czasu do czasu do kościoła, ale nie chodzę co niedzielę, ale co jakiś czas pójdę, na przykład przed lotem ja się modlę, żeby ten lot był bezpieczny i mówię, Aniele Boże, stróżu mój, bo latanie mnie stresuje, ja się boję. Mimo, że kocham podróżować, to strasznie się boję i zawsze, za każdym razem, nieważne czy jestem z Patrykiem, czy z przyjaciółką, czy z kimkolwiek, ja zawsze muszę powiedzieć to Aniele Boże, bo to mi daje taką wiarę i gdzieś mi to wewnętrznie uspokaja. Ale to jest takie trwoga to do Boga? Ale nie mam tak, że wiesz, na przykład chodzę co niedzielę, czy coś w tym stylu, ale wierzę i uważam, że się za osobę wierzącą, ale może nie tak super praktykującą. Rozumiesz, o co chodzi? Na przykład na religię lubiłam w szkole chodzić, ale w pewnym momencie stwierdziłam, że nie podoba mi się to, w jaki sposób są prowadzone lekcje i wypisałam się z tej religii, ale w dalszym ciągu chodziłam do chociażby kościoła, wiesz, o co chodzi? Więc u mnie ten temat jest, można powiedzieć, że nie do końca taki jasny, klarowny, jak wierzy. Mówisz, że deklarujesz, że jestem wierzącą, to myślisz sobie, że wiesz, ktoś mógł chodzić co niedzielę do kościoła, chodził na religię. To u mnie tak do końca nie jest, ale jakbym miała sama o sobie powiedzieć, jak się czuję, to czuję się osobą wierzącą, ale nie w 100% tak praktykującą, jak można powiedzieć, że gdzieś tam mamy zakodowane w głowach. Okej. Przyjmuję do wiadomości. Nie będę cię maglować, bo to jest naprawdę bardzo osobiste pytanie. A jak ci się podobał w ogóle ten odcinek? Jak go oceniasz tak po naszej rozmowie? Jak go oceniam? Myślę, że bardzo ciekawie było poznać ciebie w ogóle, wiesz, pokazać też moim widzom, kim jest ta dziewczyna, do której ciągle jeszcze do Warszawy, bo widzowie często właśnie u mnie było tak, że nie znają cię, no bo właśnie może dlatego, że mam trochę starszą widownię i nie znają cię i było coś tam, no Paulina nagrywa z tą dziewczyną, u której ciągle śpi w Warszawie. I jakby jesteś cały czas dziewczyną, której śpię w Warszawie. Na Warszawie. Tak. To daje mi nocleg, a ludzie jakby nie znają tego backgroundu, że my naprawdę już długi czas ze sobą... Budujemy tą relację. Tak, dokładnie. I fajnie... Cieszę się, że mogłam cię po prostu im przedstawić. Ja bardzo się cieszę, że mogłam po prostu tutaj wystąpić. Dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że twoim widzom się przyjemnie to oglądało. Ja powiem ci szczerze, że jestem pierwszy raz w takim formacie od myślę 4 lat. Że to ktoś mnie przepytuje, a nie, że mamy rozmowę na zasadzie mukbangu, więc dla mnie to na początku było trochę stresujące, ale mam nadzieję, że widzom się po prostu podobało. Ja też mam taką nadzieję. Było trochę mniej mnie, ale myślę, że i tak moja obecność, nie wiem, pozytywna była zauważalna. Zauważalna i jakoś pozytywnie na was wpłynęła i mam nadzieję, że ten odcinek był przyjemny. No ja bardzo lubię z Pysią rozmawiać i na mukbangach i tak prywatnie, więc no myślę, że to widać i że takie nasze rozmowy faktycznie raczej są dobrze odbierane, więc myślę, że ten odcinek też taki będzie. No. I to tyle od nas dla was na dzisiaj. To koniec, kończymy, ale oczywiście nagrywamy dalej,
Więc zapraszam Was na kolejne treści, które będą się pojawiały, tym razem właśnie u Pysi na kanale. I to już będzie mukbang, w którym będzie troszkę więcej mnie. I inne tematy. Nie będziemy powtarzać tych tematów, tam są zupełnie inne tematy, ale one też wydaje mi się, że są naprawdę bardzo ciekawe i tutaj też możecie więcej zobaczyć Pauliny i jej zdania na jakiś temat. Tak. No i co? Życzymy Wam miłego dnia. Subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie. Widzimy się w kolejnym odcinku na kanale O Matko i Córko. Możesz się pożegnać. Ja myślałam, że powiem jeszcze na 3-4 palce, ale dobra. No to ja już się pożegnałam, podziękowałam sobie z tym, nie wiem, co mam powiedzieć. Pa, pa. Pa, pa. Dają.